Witajcie w dzisiejszym filmie test płatków dębowych uzyskanych ze zmielenia świeżo opróżnianych beczek po oryginalnych alkoholach. W dzisiejszym teście idą płatki z beczek po bourbonie i koniaku. Zapraszam. Płatki dębowe to cały czas temat na topie. Zaczęło się od winnic, prawda? Płatki na początku przygotowane były konkretnie pod przemysł winiarski. Natomiast ich zalety dostrzegli inni producenci alkoholi. Tuż po winach na płatkach poznały się zakłady spirytusowe, które dodają płatki do wielu swoich wódek. A następnie browary, które też wykorzystują płatki przy starzeniu swoich piw. Płatki dębowe mają naprawdę bardzo duży wpływ na nasz alkohol. Nieważne, czy to będzie wino, piwo, wódka, czy różne owocowe sznapsy, dodatek płatków dębowych w odpowiedniej ilości sprawi, że ten alkohol zdecydowanie wejdzie na wyższy poziom. Jego smak się ułoży, zharmonizuje, wzmocni się kolor danego trunku. Naprawdę warto stosować płatki, warto je testować i znaleźć dla siebie te optymalne dawki. Dlaczego mówię, że warto znaleźć te odpowiednie dawki dla siebie? Słuchajcie, to jest najczęściej zadawane pytanie, ile płatków dać? Ile dać płatków do piwa, do wina, do wódki, do destylatu, do cydru? Słuchajcie, to są najczęściej zadawane pytania i na te pytania nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Słuchajcie, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ponieważ każdy z nas ma swój gust, swój smak, co innego mu smakuje. Coś, co dla jednej osoby już będzie bardzo przedębione, mówiąc w cudzysłowie, czyli ten smak dębu już będzie taki męczący i drewniany, dla drugiej osoby będzie to całkowicie akceptowalna dawka. Dlatego zawsze mówię, że trzeba sobie płatki przetestować. Są jakieś widełki, w których możemy się poruszać. Natomiast ten smak każdy powinien dobrać sobie indywidualnie. No i tak, podstawowe płatki to wiadomo, dąb francuski, dąb amerykański. W obrębie tych dwóch dębów mamy płatki naturalne, czyli nieopiekane, lekko opiekane, średnio opiekane i te najciemniejsze, mocno opiekane. Natomiast od jakiegoś czasu są dostępne na polskim rynku płatki wykonane ze zmielenia desek po świeżo opróżnianych beczkach po oryginalnych alkoholach. Płatki takie charakteryzują się wspaniałym aromatem alkoholu. Są lekko wilgotne nawet czasami, ale naprawdę to, co jest najważniejsze w tych płatkach, to ich aromat. Wyciągając te płatki z półki teraz, no po prostu zapach alkoholu aż unosi się po prostu wszędzie. W całej półce jest skoncentrowany zapach alkoholu. Słuchajcie, jest no wyraźnie w tych płatkach czujemy dąb, czujemy drewno i czujemy lekkie, słodkie aromaty. Alkohol na pewno z tego wyparował. Alkohol, mówimy o procentach tutaj. Natomiast wszystko to, co ten alkohol wniósł do dębu podczas długoletniego leżakowania, zostaje właśnie w tych płatkach. Dlatego oprócz alkoholu możemy w nich wyczuć
aromaty słodkie, takie jak wanilia, tofi. Wanilia, tofi, gorzka czekolada. No naprawdę te aromaty, ten zapach jest tutaj bardzo bogaty. W bourbonie tym było więcej wanilii, więcej jakichś takich aromatów słodkich. Natomiast tutaj są aromaty bardziej takie szorstkie, są to płatki po koniaku akurat. Tutaj nie ma takich wyraźnych aromatów słodkich, jak na przykład wanilia, toffee, karmel. To było wyczuwalne w płatkach po bourbonie. Koniak jest bardziej surowy, szorstki, cierpki. Te aromaty, powiedziałbym, są bardziej takie ziołowe, korzenne. Dobra, co dzisiaj? Słuchajcie, idą do testów płatki po z beczki po bourbonie i po koniaku. Przede wszystkim chcielibyśmy w dzisiejszym teście sprawdzić, jak płatki oddadzą smak do czystego alkoholu, jaki będzie aromat i czy zabarwiają alkohol tak samo jak płatki ze świeżego dębu, prawda? Więc dzisiaj do testów bourbon, koniak, dawki, jakie sobie przygotuję. Będzie to tak, będą to 3 butelki z płatkami po bourbonie i 3 po koniaku. Dawki, jakie zastosuję, to 1 gram na litr, 2 gramy na litr i 3 gramy na litr. Co w przeliczeniu na te małe butelki daje nam odpowiednio 0,35 grama na litr płatków, 0,7 grama i gram płatków na litr. Zaraz przystąpię do odważenia tych ilości i do poobklejania butelek, żeby było wszystko jasne, jakie płatki są w jakiej butelce. Dobra, butelki są ładnie poobklejane. Wiemy już, gdzie jest bourbon, gdzie jest koniak, jakie gramatury. Zatem przystąpmy do odmierzenia dawek. Dobra, trzeba mieć naprawdę malutką i dokładną wagę, żeby te gramatury odmierzyć. Zaczynamy. 1 gram na litr to jest 0,35 grama na tą buteleczkę. Sprawdźmy. 20, 34, 35. Gramy na litr to 0,7. I 1,05. Dawki płatków już zostały bardzo precyzyjnie odmierzone do butelek. Zatem przyszedł czas, byśmy zalali je alkoholem. Alkohol mam przygotowany czysty, 40%. Przystępujemy do dzieła. O, nie
mniej więcej tyle sprawdzałem wcześniej. Mniej więcej tyle to jest 350 ml. Buteleczki już mamy zalane, płatki po kolei. Bourbon 1 gram, bourbon 2 gramy, bourbon 3 gramy. No i tutaj mamy koniak 1 gram, 2 i 3. Jak długo podtrzymam ten alkohol z płatkami do testu? Myślę, że 3 tygodnie będzie takim optymalnym czasem do spróbowania tego alkoholu właśnie. Zatem 3 tygodnie cierpliwości i zrobimy jak zwykle z Mateuszem jakiś test. Na razie. Po 24 godzinach od zalania płatków widzimy, że płatki zaczynają oddawać swój kolor. Nie jest to tak intensywne jak w przypadku płatków ze świeżego dębu, ale jak możemy zaobserwować, płatki bourbonowe oddają tego aromatu więcej niż płatki z beczki po koniaku. To ile barwnika otrzymujemy, też jest na pewno wynikiem konkretnej partii płatków. Różnice mogą być inne, większe w przypadku płatków z różnych partii. Mateusz. Tak. Powiem ci, że się boję. Patrzę na ilość butelek i ja czuję, że ciężko będzie stąd wyjść. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać, dobrze. Co żeś przygotował? Po tym podobno głowa nie boli. No. Słuchaj, no wiesz, że robię, wy też robicie różne eksperymenty z płatkami dębowymi. Oczywiście, prawda? Że tak. Mieliśmy testy już płatków francuskich, zresztą one tam stoją. Dzisiaj przed tobą test płatków z beczek po bourbonie i koniaku. Jak pewnie wszyscy wiecie, płatki dzielą się na takie, które są świeże, ze świeżego, sezonowanego drewna dębowego, wysuszonego, mogą być palone, niepalone, i płatki pozyskiwane z beczek po trunkach, czyli beka po alkoholu zostaje opróżniona, następnie idzie od razu na produkcję, gdzie jest szatkowana, mielona do wiórków. No i przyszedł czas na test takich płatków. Płatki po beczkach, po bourbonie i po koniaku. Dobrze. Brzmi zachęcająco. Jak byś chciał wiedzieć, to słuchaj. Mamy tutaj, przygotowałem 3 próbki z beczek po bourbonie, 3 próbki z beczek po koniaku i w kolejności to jest dokładnie tak, że to jest 1 gram płatków na litr, mimo że to nie jest litrowa butelka. Ale wierzysz mi, że przeliczyłem dobrze? Wierzę. Dobrze. Chcę wierzyć. O tak. Więc tu jest dawka. 1 gram na litr, 2 gramy na litr i 3 gramy na litr. Rozumiem, że z koniakiem jest analogicznie. Z koniakiem jest analogicznie. No i słuchaj, i co chcemy się dowiedzieć? Chcemy się dowiedzieć, czy te płatki rzeczywiście wnoszą smak oryginalnego trunku, prawda? Czy dają aromat?
No tak. Czy jest różnica pomiędzy zwykłymi płatkami? Brzmi jak dobry plan. Dobry plan. Dobra. Słuchaj, ja mam propozycję degustacyjną taką. No, wal. Żebyśmy w ogóle... Wypili to wszystko. A potem to powiedzieli było, o tym. To by było śmieszne na filmie. Ale tak, w ogóle nie, nie będziemy brali pod uwagę 2 gramów na litr, bo to jest taka środkowa dawka. Okay. Weźmy sobie dla porównania 1 gram na litr i 3 gramy na litr. Więc zacznijmy... nie zużyć po prostu, tak? Nie zużyć alkoholu chcesz. Ale to dlatego, że ja nic nie przyniosłem ze sobą, czy po prostu... Nie. Tak pójdzie do naleweczki jakiejś. Więc tutaj masz bourbona, płatki po bourbonie, 1 gram na litr. Mhm. I płatki po bourbonie 3 gramy. W ogóle tak, pierwsza różnica, którą widać, 1-3. Dobra, bo przez chwilę wiesz. 1-3. Tak. Pierwsza różnica, to, którą widać, to że te płatki mniej zabargają alkohol niż naturalne, prawda? Znaczy masz na myśli te nie z beczek, tak? Tak, te nie z beczek. No rzeczywiście, mniej zabarwiają, zdecydowanie bym powiedział mniej, szczególnie w stosunku do na przykład płatków średnia czy mocno opiekanych. Tak? No one barwią mocno. One barwią mocno, no ale wiesz, no trudno się dziwić. Ten kolor z reguły jest wypłukiwany po prostu przez alkohol, który tam w nich leżał. Tak? Dokładnie, przez te wszystkie lata te barwniki, garbniki zostały dość mocno... Pewnie. Wypłukane nawet z głębi beczki gdzieś. Dokładnie tak. No podejrzewam, że tutaj rozwiązaniem jest po prostu dodawanie albo niewielkiej ilości płatków mocno palonych, tak, tylko na barwę, tak, na krótki okres, aż się wybarwi. Albo na przykład karmelu, tak, który nada jeszcze słodyczy. Ale to już co taka... myślisz, panie? Poczekaj, że mnie o podali. Bourbonie. Ale i tak, zanim ty sobie niuchasz, to powiem, że i tak powiem ci, jestem tak pozytywnie zdziwiony. Że jeszcze coś jest. Nie, że ten kolor jeszcze dał. Tak, płat. Jeszcze wychodzi rzeczywiście. No, no powiem ci zdecydowanie trójka. No. W trójce rzeczywiście jest wyczuwalny ten aromat. Tak, taka zdecydowana słodycz. Charakterystyczna dla bourbonu tutaj jest. A to powiem ci, jest tej, to co w bourbonie jest, ta wanilia, to ona tutaj też tak, jest. Tak, pojawia się, to prawda. Ten aromat jest zdecydowanie taki słodki właśnie. Tak, zdecydowanie trójka, bo jedynka... Te nuty są bardzo subtelne w jedynce, przy 1 gramie. Słuchajcie, pierwsze co należy powiedzieć, tutaj broń Boże nie wolno powiedzieć, tak jak czasami to słyszycie, możecie przeczytać w internecie, że dodanie płatków sprawi, że z czystej zrobicie bourbon. No nie, nie, prawda? Nie. No whisky nie, lub koniak. Nie, nie, to nie ma opcji w ogóle. To tak dobrze nie jest, ale to naprawdę wprowadza nas na dobre tory. Uważam, że w smaku też te aromaty bardzo dobre właśnie takiej wanilii, lekkiej słodyczy od bourbona, one tutaj ewidentnie są. Zdecydowanie alkohol jest mocno zmieniony, tak? To nie ma w ogóle o czym mówić. Ta słodycz nadaje większej łagodności w stosunku na przykład do jedynki. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy piłeś. Nie spróbowałem. No to spróbuj sobie jedynkę. Jedynka jest ostrzejsza w smaku. Jedynka jest taka surowa. Jest bardzo surowa i mniej przyjemna w tym samym. Ta jest z większą ilością płatków. Ma naprawdę przyjemny aromat, przyjemny smak. Nie jest to bourbon, tak jak wcześniej powiedziałeś. Tak. Natomiast rzeczywiście nosi jakieś... cechy charakterystyczne dla bourbona. Jest. I ewidentnie przyjemnie się to pije. Tak, zdecydowanie. Dobra. Mateuszu, dam teraz na porównanie koniak. Mhm. Szkła zbrakło. Tak, nie mamy szkła do bramowego.
To musimy omówić. To musimy omówić. Przerwa techniczna. No. Jesteśmy po przerwie technicznej. Kieliszeczki domyte, więc tradycyjnie koniak 1 gram. 1 gram. Czyli z beczki. Mhm. Prawda? Po koniaku. Żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli. Dobra. I 3 gramy. Słuchajcie, tutaj aromaty zdecydowanie odmienne. No odmienne na pewno i też różnica, mam wrażenie, subtelniejsza między jedynką a trójką. Tak, to prawda. Nie ma tak no. dużej Nie ma przepaści. Takiego skoku. No. Nie ma. Aromat jest naprawdę porównywalny. Chyba, że ty wziąłeś 2 kieliszki z jedynką, a 2 z trójką. Nie, tak nie było. Aromat jest bardziej taki wytrawny, szorstki, ale nie wiem, czy ty to czujesz. Taki delikatny aromat rodzynkowy. Tak, ale powiem ci, że ja nie wiem, czy go bardziej nie wyczuwam w jedynce. To jest jedynka. Naprawdę jest subtelna różnica. Jest. Nie, wiesz co, możesz mieć rację, że ten aromat jest lepiej wyczuwalny w jedynce, czyli w tym alkoholu, gdzie mniejsza dawka była płatków. No, rzeczywiście to przypomina taki aromat właśnie brandy trochę. Tak. Jakaś taka śliwka, rodzynka. Ale tak jak mówię, no w jedynce wyczuwam to mocniej. No i kolorystycznie jest to. Może uda mi się wam to pokazać. Z dwóch, prawda? 3 gramy i 1 gram. Aromatem bardziej zachęca mnie jedynka. To prawda. Powiem ci, że no ciekawe to jest. Powiem ci, że fajne to jest. To jest bardzo ciekawe, bo pierwsze odczucie, jakie miałem, smakowe, no to taka, no wiadomo, wytrawność. No i druga rzecz, to rzeczywiście te aromaty takie gdzieś z grupy winogron pochodzące. Coś takiego właśnie... Bardzo wyraźne. Bardzo wyraźne, tak. Pierwsze uderzenie takie, tak. Nim się to wszystko rozleje po gardle. Tak, mimo to jest niesamowite, że mimo, że to jest beczka, to jednak te owocowe aromaty są, tak, dość, są mocno dość, wyczuwalne. Dość mocno wyczuwalne. Próbowałem jedynkę, dodam. A jeszcze sprawdźmy trójkę. No jedynka bardziej mi pasuje. Jest subtelniejsza, jest delikatniejsza i mam wrażenie, że jednak te aromaty są bardziej wyczuwalne niż w przypadku trójki. Co by było dość specyficzne. Mam takie samo zdanie, wiesz co? Może to być wynikiem tego, że po prostu te związki aromatyczne wszystkie, one jakby są luźniej ułożone. Jak jest możliwe. Mniejsza dawka, mhm. I one bardziej parują, bardziej są wyczuwalne dla nas, może mniej tak skoncentrowane. Ale to jest zupełnie coś innego niż w bourbonie. Zupełna. No. Tu jest bourbon jeszcze. Tak, wiem. No.
Aromaty są zupełnie różne, ale fajne. Fajne, fajne, tak. Szczególnie jedynka. Pierwszy raz próbuję właśnie alkoholu z tymi płatkami właśnie i powiem ci, że jestem zaskoczony bardzo, bardzo miło. Pewnie, że tak. Aż chce się zrobić kolejny test, bo zostały jeszcze płatki po rumie i po sherry. No tak, no to jest trochę testów jeszcze. Tak. Powiem ci, że ja tutaj już widzę pole na przykład przy nalewkach. Wiesz, jakaś wiśnia z dodatkiem bourbonu na przykład, tak? Wiśniówka z dodatkiem płatków po bourbonie. Albo po rumie. No, rumu jeszcze co prawda nie znamy, tak? Ale no tak. Bazując na tym, co tutaj spróbowaliśmy, to też powinno być nieźle. Tak. No i widzisz, ale to jest też ciekawe, czemu piwowarzy wolą stosować płatki po beczkach, po bourbonie, niż po jakimkolwiek innym alkoholu. Może właśnie dlatego, że te koniakowe są takie bardziej szorstkie, a tutaj jest ta słodycz. Tak, bo chyba tak, no. Bo o to chodzi, no. Chyba właśnie o to chodzi. Natomiast też ciekawa rzecz nam wyszła, tak, że nie każde płatki rządzą się tymi samymi regułami, jeśli chodzi o dawkowanie, tak? No. Na przykład no, w przypadku koniaku mamy zupełnie odwrotną sytuację, tak? Przyjemniej się pije to lżej, z mniejszą dawką, natomiast w przypadku bourbonu z większą dawką. No i... Zdecydowanie tak. To jest to, co zawsze powtarzamy klientom wszystkim, że to dawkowanie każdy powinien dobrać pod tak. Swój po prostu gust. Zgadza się. Czym zapijasz? Ja jedyneczką koniaki. A ja trójką koniaki. Trójką koniaki. Wasze zdrowie. Zdrowie.